Susi, jak się czujesz w Łodzi? Lepiej czy gorzej? Powiedz, cieplej na pewno, nie? No, ale nie ma takiego nieograniczonego akcesu do siku, do spaceru. No, no właśnie, zgadzasz się ze mną, chodź. Cześć, witajcie w nowym vlogu. Ale dziwnie w ogóle, wiecie co, tak wstawać i budzić się w takim białym... No zupełnie innym mieszkaniu, co bym powiedzieć, chociaż oczywiście nadal je bardzo, bardzo lubię, ale jakoś tak wiecie, to jest taki przeskok, tak się dziwnie, dziwnie czuję, naprawdę. No, wszystko takie białe, nowoczesne, wow. I słuchajcie, Łódź nas przywitała jesiennie, wczoraj zaczęło padać, jak przyjechaliśmy, w ogóle było ciepło, zaczęło padać. Całą noc padało i w ogóle już drzewa są takie żółtawe, dużo liści pospadało. No i nie wiem, czy to tam będziecie widzieć za oknem, ale o, widzicie, tam już sporo żółtych liści widać. Także no, mamy jesień. Dawno już nie nagrywałam takiego vloga domowego, typowo z mieszkania. I powiem wam, że cieszę się i jakoś jest mi miło, nie wiem. Bardzo lubię to mieszkanie, zresztą wiecie. Tak, no ostatnio sporo czasu spędzaliśmy na Mazurach. Tak wiem, mam zawsze bałagan w lodówce, tego w ogóle mi się nie chce układać. Dzisiaj może sobie zjem serek wiejski z miodem, o. Co prawda nie mam tego pysznego miodu z Mazur. Muszę sobie kupić jeszcze jeden słoik, natomiast... Tam, gdzie kupujemy, jest chwilowy jakiś tam problem, nie ma tego miodu. Natomiast jak widzicie, tutaj sporo różnych miodów mam. A może sobie ten słonecznikowy otworzę. I w ogóle uwielbiam miód, naprawdę. I słuchajcie, odkąd zaczęłam jeść miód tak regularnie, cały rok, wiecie, że ja jem z jogurtem, z serkiem. No tak, najczęściej albo z jogurtem, albo z serkiem. Czasami piję z herbatą. To słuchajcie, ja przestałam chorować, a kiedyś naprawdę bardzo dużo chorowałam. Teraz po prostu jem miód cały rok. Nie mówię, że ten, różne jem miody. Polskie, zagraniczne, lipowe, wielokwiatowe, najróżniejsze. Ale jak zaczęłam jeść tak regularnie miód, to przestałam, nie to, że w ogóle nie choruję, bo oczywiście zdarza mi się czasami, natomiast... No nie pamiętam, żebym miała jakąś taką bardzo tfu-tfu odpukać poważną grypę czy chorobę od naprawdę, myślę, że z 10 lat to spokojnie. Także dzisiaj na śniadanie będzie serek wiejski z miodem. Zrobię sobie też kawę z naszego ekspresu, bo za nią również się bardzo stęskniłam. Zaraz tutaj jakiś kubeczek. O, tak. Ten jest zły, że nas tak długo w domu nie było. To będzie idealny do kawy. No i tak, słuchajcie, ja się ogarniam. Na razie wam się nie pokazuję, bo szczerze mówiąc nie ma co. Zaraz nakarmę zwierzęta. Nie wiem, gdzie jest Kicia. Sushi, widziałaś kota? Widziałaś gdzieś kota? Myślę, że kot może się ukrywać pod stołem, ale nie widzę tutaj kota. A tu jest kot. Nie ma go. A, tu jest. Kicia. Kicia, cześć. Czemu się nie przyjdziesz przywitać? Obraziłaś się na coś, że siedzisz pod pufą? Co się stało? O, jak kot siedzi pod pufą. Jest jakiś obrażony. Co jest, kocie? Nie chcę ci się z panią gadać, tak? Rozumiem. No dobra. No dobra. Idę ogarnąć śniadanie. Zobaczcie, to są wszystkie grzyby, które przywieźliśmy z Mazur i za chwilę będę je płukać, myć, jeszcze doczyszczać. Tomek im ogonki poczyścił trochę, ale nie mieliśmy też zbyt dużo czasu wczoraj, jak wyjeżdżaliśmy, więc musieliśmy się streszczać, także tak mniej więcej je oczyściliśmy, ale jak widzicie, tutaj jeszcze trochę jest przy nich roboty, więc ja będę je płukać. Tam sobie przygotowałam zlew i będę je właśnie płukać, czyścić, kroić i pytaliście, bardzo dużo osób pytało, co będę z tego robić, więc będę robić schab w sosie grzybowym, w krokpocie.
Tomek akurat jest na mieście, więc po drodze zrobi zakupy, napisałam mu co ma kupić, więc ja sobie przygotuję te grzybki i jak już mi przyniesie resztę składników, to potem wszystko ładnie nastawimy w krokpocie. No dobra, sos już mam gotowy, właściwie całe danie, nie tylko sos, ale tak wygląda. Tutaj sos grzybowy na winie, maśle, cebulce zeszklonej i do tego jest, no są grzybki. Jeszcze do tego bulion dodałam, czyli masełko, bulion, cebulka, wino białe, grzybki oczywiście i schab. Przed chwilą dodałam schab, bo cebulka i grzyby już były takie lekko podduszone. No i teraz zostawiam to w krokpocie. Wy mnie zawsze pytacie, na ile ja nastawiam. Ja naprawdę to robię na oko. Ja sobie nastawiam tak minimum na 7 godzin, jeżeli chodzi o schab, bo schab jest jednak twardy i żeby był taki kruchy i się rozpadł, to mu potrzeba sporo czasu. Więc ja sobie nastawiam na dłużej, ale tak naprawdę to ja to po prostu robię na oko tak mniej więcej i patrzę, jak to idzie. Także no, teraz go zostawiam i po prostu sobie będzie pyrkał i na jutro będzie gotowy obiadek, bo na dzisiaj już jest 15, to dzisiaj już nie. Chyba że na jakąś późną kolację, ale przychodzą do nas znajomi, więc raczej nie będzie okazji. Tak z zamierzeniem takim, że to będzie nasz obiad na jutro. Do tego będą placki ziemniaczane, także nie mogę się już doczekać. A pod koniec jeszcze dodam trochę śmietany kwaśnej 12 pomieszanej z 30 pół na pół. O, no i to tyle. A generalnie, przepraszam, jeżeli chodzi o przepis na sos grzybowy, to robiłam z kwestii smaku. O, tylko ja do tego dodałam po prostu schab. Także jak macie ochotę, to możecie sobie zerknąć na kwestii smaku sos grzybowy. Hej, hej, witam się z Wami. Zrobiłam sobie makijaż. W ogóle chyba pierwszy raz Wam się pokazuje w tym vlogu, czy nie? Tak jest dobrze? Chyba tak. Więc powiem Wam, czego użyłam. Użyłam najpierw tego podkładu z Hourglass, bo tak jak Wam wspominałam ostatnio, jakoś do niego wróciłam, jest moim ulubieńcem. Przepięknie kryje, robi taką porcelanową cerę, a nie jest tępy. Jest taki fajny, śliski, kremowy, ładnie się rozprowadza. Ma bardzo fajny, jasny kolor, alabaster, ale oczywiście kolorów jest więcej. I tak, bardzo się w nim dobrze czuję. Do tego nie jest taki, no ani nie jest świecący, ani też nie jest matowy, naprawdę ekstra. Kolejna rzecz, to postanowiłam odświeżyć pewne produkty z mojej szuflady. I użyłam tej palety, którą na pewno dobrze znacie i którą kiedyś używałam namiętnie. Ostatnio trochę zapomniałam, to jest Smashbox Cali Contour i użyłam tego jasnego koloru na środek twarzy i pod oczy i tego do konturowania. Co jeszcze? Aha, oczy, słuchajcie. To jest paleta, która kiedyś była takim wielkim hitem. Teraz już nie ma takich rzeczy. Kiedyś było coś takiego na YouTubie, że wychodził jakiś produkt i to naprawdę był taki hit hitów, że to po prostu było coś takiego, że wszyscy to chcieli. Wtedy jeszcze nie było, chociaż trójka już jak wyszła, to może było w Polsce Urban Decay, ale na pewno jedynka i dwójka, kiedy wchodziły, nie było nawet dostępnej w Sephorze tej marki i to był po prostu szał, naprawdę dziki szał. I to jest Naked 3, czyli to jest to taka paleta w kolorze rose gold, takiego różowego złota, takich odcieni. I mam ją na oczach. A ten główny cień, który jest taki bardziej brokatowy, to jest, moi drodzy, Charlotte Tilbury paleta Pillow Talk. I to jest ten cień nałożony palcem. Ja często oglądam filmiki Charlotte Tilbury na jej profilu na Instagramie. I ona właśnie bardzo często widzę, że te brokatowe cienie nakłada palcem, po prostu. Ja też tak zrobiłam i powiem Wam, że spoko, naprawdę daje radę. I do tego na ustach też mam Pillow Talk, konturówkę, pomadkę. A może jeszcze do tego, w ogóle widziałam, że właśnie ten błyszczyk, którego ja używam, który bardzo lubię w tym kolorze Seduction, teraz wyszedł w jakiejś Emito
limitowanej edycji, chciałam powiedzieć, emitowanej. Limitowanej edycji, a w kolorze pilotok. Więc rozważam zakup, bo ten błyszczyk, no wiecie, że ja już nie pamiętam, ile miesięcy nie używam do ust absolutnie niczego innego niż Charlotte Tilbury. Nie pamiętam, kiedy ostatnio czegoś innego użyłam. Jestem absolutnie zakochana w tych rzeczach. Perfumy, mój jesienny zapach to jest Olympia Paco Rabanne. Czad. Tu. I co jeszcze? To chyba wszystko. Zaraz przychodzą do nas, znaczy nie, to najpierw przychodzą dziewczyny, pijemy sobie drineczki, potem panowie do nas dołączą po meczu. Także taki luźny wieczór w sumie u nas w domu i chciałam wam pokazać, co mam na sobie. Więc na sobie mam te poszarpane jeansy z H&M-u, pasek, to są z zeszłego roku, mokasyny z Ralfa. No są takie akurat wygodne, żeby po domu coś założyć, żeby wiecie, nie chodzić w kapciach, czy na boso, czy w butach, więc spoko, bo już trochę jest chyba za chłodny, żeby w nich chodzić, ale nadal je bardzo lubię, są skórzane. I do tego mam sweter, który jest nowością w naszej ofercie gałganowej i chciałam wprowadzić coś takiego, co będzie takim, wiem, że niektórzy nie lubią tego słowa, ale basiciem, taką podstawą, bazą garderoby. To jest taki cieńszy sweterek, natomiast jak widzicie, on nie prześwituje, nie mam nic pod spodem. Cienki, dopasowany, idealny, żeby go włożyć pod sweter, pod marynarkę, pod kurtkę skórzaną, pod kurtkę jeansową, pod żakiet, cokolwiek chcecie, możecie na to nałożyć. Ten jest w takim nudziakowym kolorze, który bardzo mi się podoba i on jest fajny, bo wiecie, że ja mam problem z takimi beżami, z takimi nudziakami, bo bardzo często wyglądam, jakbym była chora, zmęczona i po prostu no ciężko czasami mi, prawda? Taki kolor, ten jest świetny, ten jest taki cielisty, natomiast nie jest taki, wiecie, majtkowy, taki bezpłciowy, o. Tylko to jest taki idealny nude. Tutaj ma troszeczkę taką stójkę, taki półgolf, nazwijmy to, więc to też tak fajnie tutaj dodaje od razu czegoś. Jest taki prosty i ja go tutaj ułożyłam sobie w jeansy, tak jak to lubię robić zawsze. Natomiast on jest jeszcze tutaj taki fajnie wycięty, ma długie rękawy. Słuchajcie, idealna baza, cieniutki, fajny sweterek do wszystkiego. I może to być sweterek właśnie taki na co dzień. Można go też bardzo elegancko wystylizować, też będzie dobrze wyglądał, nie wiem, do ołówkowej spódnicy, czy takiej spódnicy w literę A. Po prostu wypuszczony do, nie wiem, czarnych rurek, czarnych spodni, takich z kantem materiałowych. Tak jak mówię, fajnie będzie wyglądał jakieś żakiety, garnitury, tego typu rzeczy. Mamy go dostępnego jeszcze w jednym kolorze. Być może pojawi się jeszcze jeden. Z dobrym składem, nie gryzie, miły, naprawdę rewelacja i bardzo, bardzo się w nim fajnie czuję i bardzo mi się podoba i chciałam właśnie coś takiego cieńszego, bazowego, też właśnie takiego, co teraz, kiedy jestem w mieszkaniu i nie jest jakoś zimno, wiecie, nie muszę się tutaj opatulać nie wiadomo jakim swetrem, to mogłabym założyć i to jest właśnie taka rzecz, także jeżeli wam się podoba, to podlinkuję wam pod spodem. Już uciekam, bo zaraz będą znajomi, muszę kończyć. Widzimy się jutro. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, po buziaki.